Tak. Jakby on ich wszystkich nie powsadzał i w ogóle też. Mówi wszystko to, czego ten nienawidzący wszystkich i wszystkiego elektorat chce posłuchać. Kola! Na pewno jest i piwo, i kawa, i chcesz się pogapić, proszę do Oliwy, tam jest zoo, można się pogapić na pingwiny. Czy można zdjęcie co? Czy można zdjęcie za ojczy nasz co? Nie, czy można prosić? To jest ojciec? Nie, nauczył pan prosić. Nie jej wina, tylko cecha, ale pańska wina. Proszę, Oliwy. Ślubisz za mnie jedno ojcze nasz. Jedno ojcze nasz. Bo dziecko się zestresowało. Ale ojciec nawet nie wiedział. Dziękuję bardzo. Ile nasz, dobra? Zaimiennika 3. Zaimiennika 3. Pan mówi 3 ojcze nasz. Ale ma pan włączone? Nie mogę. Dobra, o dowolnej to wielkoluda. Jeszcze większy, dziękuję. Zmożył pan cały kraj. Tak się staram. Sześć Boże. Witam. Lwy, krokodyle, bizony z dalekiej Arizony. Gdzie są? Pan, gdzie są? Zimą w Arizonie. Teraz kromy nie wymagają nadzoru żadnego. Gdzie pan ma to? Mam gospodarstwo tutaj. Ja wiem, ale gdzie pan ma nie, powiem, nie powiem panu, bo jak ludzie mi przyjadą, to muszę sprzedać i kupić następne. Jasne, to ja byłem tam chyba niedaleko pana w miejscowości Zachwalita. Jeżeli nie strzelało nic do pana, znaczy, że daleko ode mnie. Daleko, no to dobrze, to nie będę się zbliżał. A co pan robi? Krzyczał pan, żeby Bolek się przyznał, czy co? No to oczywiście, że powinien. Bo podobno się był tutaj gdzieś, ludzie mówili, że ktoś on podobny jest, do Wałęsy stoi. On jest zatwardziały, to on się nie przyzna. Nie przyzna się? Koncepcje mu się lęgną w głowie jak króliki. No i w związku jest pan z tym, w mojej rodzinie konfliktem. Tak. Gdyż. No. Jest pan słuchany nocami. No to niedobrze. Tak, kiedyś... i konflikt, zaraz powiem na czym tak. Polega. Że ja nie jestem zazdrosny. No już się domyślam właśnie. Na tym polega to konflikt, że ja nie jestem zazdrosny. I co chwila sobie się pyta, nie jesteś zazdrosny? Druga nad ranem, słucham Michalkiewicza, nie jesteś zazdrosny? O mnie nie trzeba, bo w moim wieku to już nie wypada, wie pan, taki jakiś... Ale nie pan, jakieś nie, no. Światło w sypialni, gapi się w komputer na coś, słucha faceta, tak. No tak, ale powinienem być zazdrosny. Gdyby mnie pan zastał w szafie, to co innego, ale nigdy chyba się czegoś podobnego nie spodziewam. Mam jedno pytanie do pana, tak. Przepraszam. Czy pan ma obywatelstwo polskie, czy nie? Takie są... Jak się... Odpowiadam panu, prywatność ma się raz. Jak panu opowiem moją prywatność, to ją straciłem na zawsze. Prywatność. Prywatność. Obywatelstwo polskie. Odpowiadam panu, prywatność ma się raz, a to jest pytanie o prywatność moją. Prywatność? Tak, bo to są prywatne sprawy moje i mojej rodziny, o co pan pyta, więc panu może pan pytać, ale ja panu nie odpowiem. Różne pytania zadają na przykład oficerowie imigracyjni na granicy. I to są powtarzalne. Na przykład 2 lata temu na przejściu granicznym między Vancouver a Seattle oficer imigracyjny zadał mi pytanie, dlaczego w krawacie. Zaskoczył mnie tym, ale towarzyszący mi pan Radomski powiedział, bo jutro niedziela. Teraz byłem, przekraczałem w tym samym miejscu granicę i znowu oficer mówi, dlaczego w krawacie. Tu już wiedziałem, że jutro niedziela i co mu mam odpowiedzieć, a on powiada tak, ale masz krawat w kolorach Trumpa. Ja mówię, bo to z Nowego Jorku.
A, ja na pytanie, dlaczego w krawacie, odpowiedziałem, bo poprzednio przemycałem w tyłku i mnie złapaliście. A, no to właśnie. Ja to nie ryzykuję takich odpowiedzi, bo to nigdy nie wiadomo, co się z nimi tam, co im do głowy strzeli. A jeszcze... Bo miałem ten sam krawat, kupiłem dla kolegi. Tak, tak. A i pytał mnie o krawat, powiedziałem, że... To co powiedziałem, muszę iść, gdyż tu jest księgarnia. Tak, tak, nie, jasne. Nie psuje panu interesu. Nie psuje pan. Pan Michalkiewicz też sprzedaje książki i wszystkie są u mnie w domu kupione przez internet. Rozmodli pan cały Liberacki czy któryś tam pana wydaje, jak on się nazywa? Nie, kolega ten, Majcherek. Nie, ale jakiś taki... Fon Borowiecki. A, Fon Borowiecki, wiedziałem. No nie Liberacki, tylko Borowiecki. Tenże. No to powodzenia życzę. Szczęścia, zdrowia, pomyślność. Do zobaczenia w dalekiej Arizonie. Walczmy o wolną Polskę. Każdy po swojej panie stronie. Panie Wojciechu, proszę, moja co do księgarni, proszę bez kolejki. Przysługuję dla pana seniora. Dzień dobry. I to jest miejsce, gdzieście byli przeszłości, tak? W to na tym festiwalu. Tak, tak. Najpierw byliśmy w Koszycinie w Śląsku, tam mieli workshop. Potem pojechaliśmy do Rzeszowa na festiwal i przejechaliśmy teraz z Rzeszowa i znaleźliśmy się. Nie wiedzieliśmy, planowaliśmy Gdańsk, ale nawet nie wiedzieliśmy, że jest akurat dzisiaj. No ja jeszcze z przyjemnością wspominam Calgary, tak. Mimo że takie gwałtowne zmiany pogody były, jak przylecieliśmy, to było 25 stopni powyżej zera, a następnego dnia, jak dmuchnęło od bieguna, to było 0 stopni i śnieg spadł. Tak, tak. Dlatego, a obecnie mamy tam tak gorąco, pali się wszystko naokoło, do bardzo. Nawet Calgary jest zadymione, osady popiołowne samochowe, jest po prostu pali się obecna. A kiedy państwo wyjechali? My wyjechaliśmy 8 lipca, wracamy 16, ale gorące jest cały czas 30-30. No, przywieźliśmy pogodę do Polski. No właśnie, na szczęście. Zapraszamy Pana Kowalskiego, też mówiliśmy, żeby przyjechał do nas. Zapraszamy do Calgary, bo to Arizona. No to tylko tam wsiąść samolot. Organizatorzy nie ten. Także naprawdę bardzo miło z panem. No daj zdjęcie zrobimy, oczywiście. Proszę bardzo, oczywiście. Przecież wszystkich Calgary pokażę, że spotkałam na tym. Oczywiście już. A żona jest w domu. Żona jest w domu, nie, żona jest w Warszawie. Żonę poznałam właśnie, też w Calgary. Także pytam się. Proszę ładne zdjęcie zrobić, proszę tu młodzież do mnie. Młodzież. Tak, tak, proszę bardzo. Proszę tylko Adam. No, nepotyzm i proteksja musi być. Proszę bardzo. Tutaj znajomi z Kanady, z Calgary, chcieli sobie zrobić zdjęcie. My to z panem jesteśmy pierwsze. Młodzież, tak, młodzież. Zaraz robimy. Młodzież. Ojca nasza będzie mówić. Tak, ale dzisiaj to... My to oddamy. Dziękuję bardzo. Proszę, dziękuję bardzo za skuteczne wstawiennictwo. Trzeba będzie zrobić za mnie jedną ojca nasz dzisiaj, dobrze? O dowolnej porze. Dobra. Proszę. Proszę, dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Dziękuję panu. Na tych stopach otworne. No jakie piękne miejsce Gdańsk. Już sekundę poczekam, aż ludzie przejdą. Tak, tak. Jeszcze jedno, tak.